Trzeci element tarczy obronnej to odpowiednia ilość składników odżywczych. Gdzie znaleźć te składniki odżywcze? To oczywiście witaminy i minerały. To jest nam potrzebne. Wiemy, że dostarczenie odpowiedniej ilości witamin i minerałów daje nam odpowiednią obronę przed zakażeniem wirusowym i przed zakażeniem bakteryjnym. Ale do tego potrzebna jest wiedza specjalisty, który dobierze odpowiednie dawki tych witamin i minerałów. Bo dzisiaj wiemy, że witamina C, witamina D3, że witamina A, że selen, że cynk są potrzebne, ale musimy ustalić dawki. Dawki i sposób podania, ponieważ najlepszy sposób podania, leczenia witaminami i minerałami to oczywiście wlewy dożylne. Ale tutaj specjalista musi podjąć decyzję, jaka dawka, w jakim czasie. Już w największym szpitalu w Nowym Jorku u pacjentów, którzy są zarażeni koronawirusem i przechodzą chorobę COVID-19, podaje się duże dawki witaminy C z bardzo dobrym efektem. Czyli terapia, którą zapoczątkował Pauling 50 lat temu, jest w tej chwili używana w tych szpitalach, jest stosowana w tych szpitalach. I docenił ją Donald Trump, wypowiadając się na temat leczenia witaminą C w bardzo przychylny sposób.